Cześć, dzień dobry! Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com Dziś chciałabym pokazać Ci podstawy do techniki PowerTex i przede wszystkim wyjaśnić, czym te dwie podstawy się od siebie różnią i skąd biorą się różnice cenowe. Mamy tutaj podstawę mini, która ma 7 cm podstawy, 7x7 kwadracik i mamy belgijską podstawę, tak zwaną solidną 12 centymetrową i chciałabym, żebyśmy je wspólnie obejrzeli i stąd zobaczyli, skąd jedna kosztuje 12 zł, a druga 30. Podstawy od polskiego producenta nie są perfekcyjnie wykończone. Tutaj widać pod światło, że to malowanie proszkowe jest wykończone tak. Kolor jest jednolity, ale jest dużo bardzo nierówności. Jest też widać w porównaniu pręd, jakiej jest grubości czyli te podstawy mini są zdecydowanie z cieńszym drutem i ma. Około 7 cm, bo każda z nich czasami jest niecałe 7, a czasami 7,5. Tak więc tak to wychodzi przy podstawach za 12 zł. Od lewej strony tam jest tylko metal, czyli nie ma żadnych tam naklejek antypoślizgowych, po prostu jest pomalowana na czarno. No, i tu mamy podstawę solidną belgijskiej e, firmy Powertexu, oryginalną, która po pierwsze ma zabezpieczenie tego czubka e, transportowe, które powoduje, że karton się nie przebija. To wykończenie farbą jest absolutnie perfekcyjne. Tutaj nie ma nawet jednej kropeczki. Jest pokryte po prostu doskonale. Pręt jest solidny, bardzo gruby w porównaniu do tej podstawy mini. Wiem, że przed przy tej grubości pręta i przy tej podstawie 12 cm można tu umieszczać naprawdę porządne, dosyć ciężkie przedmioty. Chodzi mi o rzeźby, również gliniane. No i podstawa jest również zaopatrzona w takie antyślizgowe naklejki, które powodują, że ta rzeźba po prostu solidnie sobie stoi. Na jakimś tam podłożu. Tak jak wspomniałam, te podstawy belgijskie z jednym prętem mają 12 cm. Są jeszcze tej samej jakości podstawy z dwoma prętami. Chciałabym, żeby ta różnica. W cenie i jakości była jasna przed zakupem, dlatego nagrywam ten film. Przez chwilę zastanawiałam się, czy tych podstaw mini nie wycofać, ale pozostawiam je w ofercie z prostego powodu. Dlatego tu jest akurat ta podstawa mini używana, dlatego ma troszeczkę styropianu. Ja te podstawy prawie w całości chowam właściwie w obiektach powertexowych rzeźbiarskich, to no bo one mi służą po to, żeby styropian na to nałożyć, i właściwie pozostawiam je głównie dlatego, że tak jak widać, one kompletnie znikają. I nawet jeśli widać część tego czarnego koloru tej podstawy tego kwadracika, no to jest to dla mnie taka jakość akceptowalna, jeśli chcę ją użyć. Czyli ja mam szansę podjąć tą decyzję świadomie, czy wystarczy mi taka za 12 zł, niedoskonała, czy też potrzebuję tej za 30 zł i to są ceny akurat teraz sierpnia 2024, pewnie kiedyś podrożeją, dlatego tu chodzi mi bardziej o relacje tych cen, nie tylko wielkości. Tak więc sam, sama zdecyduj, która z nich jest dla Ciebie optymalna.